Jedziemy tak jak wtedy, piłkarsko i kibicowsko. Tak jest. Panowie, przed nami mecz z Widzewem Łódź. Niewątpliwie mecz hitowy, szczególnie pod względem kibicowskim. Do tej pory mierzyliśmy się z RTS-em na Limanowskiego 6-krotnie. Zanim omówimy te mecze, powiedzcie, jak bardzo czekacie na ten mecz, jak on jest dla Was ważny? No jest to duże wydarzenie. Widzew może w tej chwili nie prezentuje takiego poziomu jak w latach 90., gdy zdobyło te Mistrzostwo Polski. Zresztą w jednym przypadku przypieczętował to ostatnie kolejce, wygrywając z Rakowem 5-1. Ale tam był kluczowy mecz przed ostatniej kolejce, gdzie Widzew wygrał w Warszawie z Legią 3-2, przegrywając do 88 minuty 2-0. To byłoby niesamowita końcówka tamtego spotkania. No i tutaj jest fakt taki, że ostatni raz Widzew gościliśmy na Limanowskiego prawie 25 lat temu. To było w październiku 98 roku, nieco zapomnianym meczu 1/16 finału Pucharu Polski. Meczu dramatycznym, bo Raków grał, to był pierwszy sezon po degradacji z pierwszej ligi, byśmy powiedzieli, z ekstraklasy. Widzew oczywiście grał na tym najwyższym poziomie i przyjechał tutaj do Częstochowy z nowym trenerem, Wojciechem Łazarkiem. W roli zdecydowanego faworyta. A tymczasem Zbigniew Dobosz w tej składzie dosyć namieszał i w bramce wystawił debiutanta, Marcina Patriarchę. Dla mnie to było wtedy duże zaskoczenie, że trener Dobosz się zdecydował na taki wariant. Zresztą zawodnicy w polu też nie wszyscy byli, jak to się mówi, oczywiści. Natomiast Marcin Patriarcha wtedy zagrał fantastyczny mecz, zachował czyste konto przez 120 minut. I o końcowym wyniku rozstrzygały rzuty karne, a tu trzeba jeszcze wspomnieć, że w 118 minucie Raków miał rzut karny jeszcze w czasie dogrywki. Tam bodajże Andrzej Michalczuk sfaulował Marcina Bojarskiego i był rzut karny, strzelał Bartek Wilk, no i niestety troszeczkę przed obrzut trafił słupek, a mógł się w tym momencie ten mecz rozstrzygnąć i to po stronie Rakowa, a potem w rzutach karnych. To też była niespodzianka. Trener Dobosz desygnował Wilka jako pierwszego strzelającego. Nie pamiętam, czy Raków strzelał pierwszy, czy Widzew. Wydaje mi się, że jednak Widzew strzelał pierwszy. I Bartek Wilk tym razem strzelił światło bramki, ale bramkarz obronił. Chyba Olszewski wtedy bronił Widzewie. A Widzew strzelał bezbłędnie. 4 karne, 4 strzelone. Raków chyba tylko 3 rzuty karne wtedy strzelał. No pierwszy był nietrafiony, później były 2 strzelone, chyba Grzesiu Skwara i jeszcze nie pamiętam w tej chwili, kto tam jeszcze ten jeden rzut karny strzelał, ale przegraliśmy w rzutach karnych 2-4. Michał, dla Ciebie jako dla kibica urodzonego w dzielnicy Północ, to na pewno też wyjątkowe spotkanie, na które czekałeś już ćwierć wieku. Tak, mecze z Widzewem to są mecze o wyjątkowym napięciu. Z racji tego, że kibice urodzeni w Częstochowie w dzielnicy Północ w latach 90. mieli z kibicami Widzewa wielkie przeprawy. Kibiców Widzewa na Północy było w latach 90. dużo. Byli dobrze zorganizowani, byli trochę starsi od kibiców Rakowa. Nam, rakowiakom, było w tamtym okresie ciężko. W latach 94 do 98, kiedy graliśmy w Ekstraklasie, od sezonu 94 do 95, Widzew był topową drużyną, bo w 96 i 97 roku zdobył Mistrzostwo Polski. Grał w Lidze Mistrzów. To przyciągało kolejne osoby. Do tego dochodziło, że w Częstochowie Widzewiacy mieli przed meczami z Rakowem zbiórki na dzielnicy Północ. Wysiadali na stacji, na przystanku Częstochowa Aniołów, przechodzili przez Los Aniołowski i na północy gromadzili się w wielkich ilościach. Tam przyjeżdżali ludzie z Radomska, z Piotrkowa, z Koluszek, ze Skierniewic, z Żyrardowa.
i nam, kibicom Rakowa z północy, których była wtedy mniejszość na północy, było, było ciężko w ogóle egzystować w dniu meczu z Widzewem na swojej dzielnicy. Mało tego, oni na ostatnim przystanku takiej popularnej linii autobusowej 24, dawniej to była relacja Jesienna Kukuczki, zbierali się w takiej sile, że my musieliśmy obierać inne środki transportu, żeby dostać się na swoje, na swój mecz. No było ciężko. Dzisiaj po tamtych czasach już oczywiście nic nie zostało, już nawet wspomnienia się zacierają, bo północ jest zdominowana przez kibiców Rakowa od dawien dawna w 100%, ale wtedy rzeczywiście było ciężko. I te mecze z Widzewem były dla nas bardzo ważne. My jako częstochowianie, jako rakowiacy, chcieliśmy koniecznie z Widzewem mecz wygrać. I pamiętam, że na 4 spotkania w Ekstraklasie wygraliśmy tylko to pierwsze spotkanie, 1-0 w 95 roku, w maju. Po bramce Dziedzica wygraliśmy bardzo ważny mecz z rzutu karnego. Wygraliśmy bardzo ważny mecz 1-0. Gdybyśmy tego meczu nie wygrali, to prawdopodobnie byśmy z Ekstraklasy spadli, bo to już była jedna z ostatnich kolejek. Pamiętam, że Krzysztof Słupik z Tarnowa sędziował i po faulu Łapińskiego w polu karnym Dziedzic strzelił na bramkę od zegara z rzutu karnego. Ta piłka jeszcze się odbiła od słupka i wpadła do bramki Andrzeja Woźniaka. To był po prostu dla nas szał. No. Cały stadion ludzi. Bo na wszystkich meczach w pierwszych 3 sezonach był komplet kibiców Rakowa, a na ostatnim było tylko 1000 osób. Czyli te pierwsze mecze to było gdzieś tam powiedzmy w granicach 10 tysięcy, bo mniej więcej tyle upchany stadion Rakowa mieścił. A ja uważam, to, że liczba przesadzona. Ja szacowałem, że te maksymalne co wyjdzie to jest 8 tysięcy. To jest mój szacunek oczywiście, bo tutaj konkretnej liczby wtedy nie można powiedzieć. W każdym razie stadion był pełny. Mogło być 8-9 tysięcy, a na ostatnim meczu było tylko 1000. Ale ten pierwszy mecz był dla nas szalenie istotny. Widzewiacy oczywiście zajęli sektor gości, patrząc z wieży, na której pan Iwo pracuje, to na lewej jego ręce siedzieli, ale też siedzieli na pierwszych sektorach na prostej. Na prostej, bo oni się nie mieścili. Zresztą tam były takie sytuacje, że podczas pierwszego sezonu i tego meczu Pucharu Polski, o którym pan Iwon wcześniej mówił, to były różne ganianki, bo to były mecze po prostu o wielkiej nienawiści. No trzeba to po prostu tak wyartykułować, że mecze Raków Widzew miały wielki ciężar gatunkowy. Bo ile ten pierwszy mecz żeśmy wygrali, to późniejsze żeśmy wszystkie przegrali w Ekstraklasie i ten Puchar Polski, o którym pan Mandrzej wspominał, też przegraliśmy pechowo po tych karnych Wilka. W Łodzi przegrywaliśmy poza pierwszym sezonem, kiedy zremisowaliśmy 2-2, też zawsze. I prowadziliśmy 2-1 i tak bramka 2-1. Na 2-2 padła w dosyć kontrowersyjne okoliczności. Tak, ten pierwszy sezon był dla nas dobry, mało tego. Pierwsze 4 mecze z Widzewem ligowy, bo wcześniej były jeszcze 2 mecze w drugiej lidze w sezonie 90-91 i tam też wygraliśmy w Częstochowie i był remis 0-0 tak. W rewanżu na Widzewie. I te mecze z Widzewem do końca sezonu 94-95 się dla nas dobrze układały. Tak. To nie był dla nas przeciwnik, z którym nam się źle grało. Dobrze nam się grało. Mało tego, trener Kokot mi kiedyś wspominał, że Raków bardzo często lubił się umówić na mecz towarzyski z Widzewem, na tak zwany sparring. I Raków dobrze wychodził w tych meczach. Natomiast od sezonu 95-96 no to już widzę, z nami jechał. Jeszcze ten pierwszy mecz w sezonie 95-96 grany w Częstochowie, to jeszcze był mecz, który Raków mógł zdobyć chociaż punkt. Mógł wygrać, mógł zdobyć punkt. Jedna akcja Marka Koniarka zadecydowała, że Raków ten mecz przegrał. To był gdzieś 70 któraś minuta i
Marek Koniarek, o ile dobrze pamiętam, taki rajd zrobił chyba przez pół boiska. I z prawej strony, od strony dzisiejszej odkrytej trybuny, po długim rogu. I strzelił, i Widzew wygrał 1-0. Tak. A w następnych meczach Widzew już wygrywał nie zawsze bardzo wysoko, ale już wysoko. I podobnie w Łodzi. W Łodzi też wygrywał mniej więcej przemoczonymi bramkami. Znaczy się w Częstochowie to było później tylko raz. Było 0-4 i 1-3. No to powiedzmy taki wynik jeszcze nie tak, zaraz. Ale to 1-3 to było już na pożegnanie z Ekstraklasą. Tak, przegrywaliśmy już 3-0 i Jaromir Wieprzędź na 5 minut przed końcem strzelił z głowy na zasadzie nie płacz Rakowie, nie, bo w drugiej lidze nie jest źle. Ale naprawdę widzę w nas już później i w Łodzi, i w Częstochowie karał na boisku mocno. I jeszcze był jeden mecz pucharowy, który też zresztą widzę wygrał bardzo wysoko, bo 5-1. Ale prowadziliśmy chyba po bramce Magiery. Jacka Magiery, tak jest. Zacznijmy jednak od pierwszego meczu w Częstochowie. Październik 1990 roku, Widzew po spadku z Ekstraklasy pewnie zmierza po awans. Raków po awansie do drugiej ligi. Raków, zgadza się, jest Beniaminkiem ligi. Mecz zaczyna się tak naprawdę od akcji w drugiej minucie, kiedy Palacz wybija głową. Trudno to nazwać akcją. Piłkę z rąk bramkarza, wtedy jeszcze przepisy na to pozwalały. No i ten mecz udało się wygrać 1-0. Jakie wspomnienia z tego spotkania? Ja ten spotkania? Mecz prowadziłem jako speaker na stadionie w wieży. I właśnie tutaj była niespodzianka, bo bramkarzem Widzewa wtedy był Jerzy Zajda. I piłka tam, no oczywiście wtedy jeszcze można było łapać piłkę zagrywaną do bramkarza. Złapał piłkę i na dłoni pokazywał ją, tak można to było odczytywać, Sławkowi Palaczowi, który stał kilka metrów od niego. A Sławek wykazał się tutaj dużym sprytem, bo po prostu uderzył tą piłkę. Wystawiono mu dosłownie na dłoni, uderzył głową, piłka spadła na ziemię i Sławek kopnął do pustej bramki. Oczywiście się zrobiło z tego dużo zamieszanie, czy mógł tak zrobić, czy nie mógł tak zrobić. Sędzia nie miał wątpliwości, bramkarz Widzewa miał, ale nie on dostał żółtą kartkę, tak ktoś z obrońców kartkę zainkasował. Mówię, to był chyba wtedy... Podsiadło, a skład Widzewa był zupełnie ciekawy w tamtym czasie. To byłoby tak, w bramce Zajda, w obronie Łapiński, Wojciechowski, Cisek, Podsiadło, Myśliński, Szulc, Kubka, Kubala, Cechesz, ale Jarosław i Szarpak. Także to nie był wcale taki skład po tym spadku, a trenerem był wtedy Paweł Kowalski, były reprezentant Polski, były piłkarz Widzewa. No i pamiętam też, że ten mecz też był pod dużym nadzorem policji i z tego, co też sobie przypominam, to służby porządkowe tam odebrały kibicom Widzewa sporo, nazwijmy to umownie, sprzętu, który próbowali wnieść na stadion, typu jakieś łańcuchy, jakieś kastety. Tego było nawet dosyć sporo, ale na stadionie tam oczywiście były jakieś tam obraźliwe okrzyki, ale generalnie był na stadionie spokój. No i mój strzelił Sławek zaraz na początku tą bramkę, druga minuta. Widzę, wrzucił się do odrabiania tej strony, ale nic już z tego nie wyszło. I tak się ten mecz zakończył, 1-0 dla Rakowa. W rewanżu było 0-0, też byłem akurat na tym meczu w Łodzi. Widzę, też chciał koniecznie się zrewanżować Rakowowi, ale do końca był wynik taki jak na początku, czyli 0-0. A co ciekawe, kibice Widzewa zajmowali to miejsce, gdzie później kibice Rakowa mieli swój młyn. Natomiast kibice Rakowa odwrotnie. Tą klatkę, gdzie później zasiadali kibice gości. Michał, czy ty pamiętasz ten mecz? Byłeś na nim na żywo, jeszcze... Pierwszy mój mecz Rakowa to był w sezonie 92-93 z Bałtykiem Gdynia. I dopiero od tego momentu mogę mówić o meczach Rakowa jako bywalec stadionu. Wcześniejsze mecze znam tylko z historii, także tego meczu z Widzewem nie byłem na nim, także nie mogę go pamiętać. Dopiero ten z sezonu 94-95 to był dla mnie pierwszy mecz. Miałem wtedy 12 lat, a pamiętam go doskonale. Jestem zaskoczony, że 12-letni chłopiec może
tak dokładnie odtworzyć tamte wydarzenia, przecież minęło już prawie 30 lat od tego momentu. No właśnie, był to pierwszy mecz w Ekstraklasie na Limanowskiego pomiędzy Rakowem i Widzewem. Cztery kolejki do końca ligi, Widzew goni Legię, Raków broni się przed spadkiem. Wynik może być tylko jeden takiego spotkania, można by pomyśleć, ale mieliśmy wtedy w bramce Andrzeja Kretka. Miał w tym dniu swoje 32 urodziny. No i bronił jak w transie. Pod koniec pierwszej połowy Andrzej Dziedzic wpada w pole karne przed Łapińskim. Ten zahacza go o nogi, sędzia gwiżdże karnego. Andrzej Dziedzic trafia w słupek, ale piłka odbija się tak, że trafia do siatki. W drugiej połowie jeden jeszcze ewidentny faul w polu karnym Widzewa, natomiast drugiego karnego Raków już nie dostał. Wydaje się, że ten drugi rzut karny, który nie został podyktowany, był bardziej ewidentny niż ten, który został podyktowany. Dlaczego Słupik Starnowa podyktował pierwszy, a nie drugi rzut karny? A najlepiej, gdyby podyktował jeden i drugi, tego nie wiemy. W każdym bądź razie pamiętam doskonale, wspaniała pogoda, komplet publiczności, Dziedzic strzela, wygrywamy 1-0 i wtedy bramkarzem reprezentacji Polski był Andrzej Woźniak. Pamiętam taką sytuację, że mecz się skończył i młodzi chłopcy, łowcy autografów, pobiegli do Woźniaka jako do reprezentanta Polski i chcieli od niego podpisy na pamiątkę, autografy, i on tylko podpisywał w zeszycie. Jak ktoś miał kartkę, to nie podpisywał, bo jak stwierdził później, to mówi, że kartki nie podpisze, bo można ją po prostu wyrzucić. Tylko wpisywał się z adnotacją do zeszytu. Widzew miał wtedy wspaniały skład. Widzew to była zupełnie inna drużyna niż dzisiaj, bo dzisiaj Widzew jest drużyną, która wróciła do Ekstraklasy i która dobija gdzieś tam do ligowej czołówki, ale Widzew lat 90. to z Legią grał tak zwane derby polskie. Legia 94-95 zdobyła mistrzostwo, Widzew 96-97. Wiadomo, Warszawa i Łódź oddalone od siebie praktycznie. No, można powiedzieć, że mini derby. No wiadomo, że nie derby ani nie województwa, ani no wiadomo, ci w łódzkim, ci w mazowieckim, ale już wiele miast granicznych, tak zwanych fanklubów, to były podzielone. Na przykład w Żyrardowie kibicowano i Widzewowi, i Legii. W Skierniewicach i Widzewowi, i Legii. Duży fanklub był w Bełchatowie Widzewa, ale byli też kibice w jakiejś tam garstce Legii. Praktycznie w każdym mieście można było spotkać fanów Widzewa i Legii. I to były mecze najważniejsze w połowie lat 90. No a Raków wtedy grał w Ekstraklasie. No ale to była drużyna co najwyżej środka tabeli albo broniąca się przed spadkiem. Chyba się nie pomylę, jak powiem, że wszystkie mecze Rakowa z Widzewem w Ekstraklasie w Częstochowie były pod dowództwem Gotharda Kokota. Chyba jeden był. A mecz pucharowy chyba prowadził Zbyszek Dobosz. Tu na pewno w 90 roku, czyli jak. Ja mówię, to będzie tak załapałem. Natomiast ten, mimo wszystko chciałbym wrócić do tego meczu z 90 roku. Wtedy prowadził drużynę Jan Basiński. I z tej drużyny, która wtedy grała na 14 zawodników, licząc z rezerwowymi, chyba 11 później wywalczyło awans do Ekstraklasy i grało jeszcze w Ekstraklasie. Tam trzech zawodników było, którzy w Ekstraklasie barwach Rakowa nie zagrali. To był Darek Soboń, to był Zbyszek Sołtysik i Romuald Biskup. A reszta grała, wywalczyła awans 4 lata później i w Ekstraklasie zagrała. Natomiast tutaj chyba faktycznie wszystkie mecze prowadził trener Kokot, bo później się dopiero to zamieszanie zrobiło tam z tymi trenerami po tej porażce w 0-4. Pamiętam, jak trener Basiński, który prowadził Raków w tym meczu, który Raków wygrał 1-0, co Sławek Palacz strzelił z głowy, mówił, miał takie powiedzenie, że jest mądrość szkolna i mądrość sportowa. Czyli ktoś w szkole potrafił się dobrze odnaleźć na matematyce, czy na fizyce, czy na języku polskim, i mądrość piłkarska. I trener Basiński mówił, że obie mądrości są bardzo ważne, ale mądrość piłkarską w meczu z Widzewem
pokazał Sławek Palacz doskonale, jak wybił tą piłkę z głowy i wpakował ją do pustej bramki. To, była ta, to, to, było, to było takie właśnie powiedzenie trenera Pasińskiego, że czasami jest tak, że te mądrości szkolne i piłkarskie się różnią i trzeba je w odpowiednim momencie pokazać. Tak to było wtedy właśnie, że świetnie się zachował Palacz. Duży spryt. I strzelił taką bramę. I spokój. W 1995 roku zagraliśmy jeszcze raz z Widzewem przy Limanowskiego. Tutaj pech chciał, że Marek Matuszek w tygodniu poprzedzającym mecz na treningu doznał kontuzji i bronił Andrzej Kretek. Ale w 1995? Nie, jeszcze to mówimy o meczu towarzyskim? Chyba nie. Bo mecz towarzyski był w Blachowni. Odwrotnie powiedziałem. W 1995 roku zagraliśmy jeszcze raz z Widzewem przy Limanowskiego. Przegraliśmy 0-1 po bramce Marka Koniarka. Jesienią, zgadza się. Wtedy w bramce występował Marek Matuszek, ponieważ Andrzej Kretek doznał kontuzji w tygodniu poprzedzającym mecz. Z takich ciekawostek po meczu autokar piłkarzy Widzewa został wzięty za kibiców. Poleciały jakieś kamienie, gdzieś tam Franciszek Smuda został uszkodzony i była afera na całą Polskę. No i co, mecz wyrównany, Marek Koniarek gdzieś tam jako lis pola karnego odnalazł się wtedy, kiedy powinien i przegraliśmy to spotkanie 1-0. Znaczy Marek Koniarek wtedy tą piłkę wcześniej przechwycił, to kojarzę tą bramkę, że to nie była bramka właśnie typu tam lis pola karnego, tylko to dostał ją i przebiegł kawałek boiska i dopiero strzelił. Tak mi się, nie sprawdzałem okoliczności tego w relacjach, ale tak mi się ta bramka kojarzy. Ja wtedy tego meczu nie prowadziłem jako speaker, chyba Józef Stanicki prowadził ten mecz. Nie wiem, czy wtedy Marek Koniarek nie zdobył tytułu Króla Strzelców. Chyba tak, 29 trafień, tak mi się kojarzy też. Zresztą Marek Koniarek, to też jest trochę może dla niektórych zaskakujące, Marek Koniarek jest najlepszym strzelcem Widzewa w Ekstraklasie. To chyba 60 kilka bramek. A nie jest jakimś wybitnym reprezentantem Polski, bo grał bardzo mało w reprezentacji Polski, bardzo mało strzelał, ale w tym Widzewie pokazywał taki charakter. Tak. Kiedyś było nawet takie powiedzenie, widzewski charakter i oni naprawdę potrafili w tej połowie lat 90. Dobrze grać. Chyba na drugim miejscu jest Włodzimierz Smolarek wśród strzelców Widzewa w Ekstraklasie. Mhm. Także Marek Koniarek to był też właśnie wyjątkowy zawodnik na naszą ligę. Natomiast tam już z tego, tak jak ja kojarzę, tam wiosną, jesienią 95. Tam w kilku meczach Andrzej Kretek nie bronił, tam zaraz na początku chyba sezonu, tam wyszły jakieś nieporozumienia formalne, że on jakieś tam, tym jego przejściem do Rakowa, tam jakieś Włóka z Wieluń, coś tam było niedograne, tak później się to, że tak powiem, wyjaśniło, że wszystko jest w porządku, natomiast pamiętam, że w którymś meczu na własnym boisku, jesienią 95, Andrzej Kretek nie znalazł się w kadrze meczowej, bo właśnie tam wyjaśniano te wszystkie formalności, a Raków nie chciał ryzykować, że okaże się faktycznie te jakieś tam formalności nie zostały dograne i później będzie jakaś kara, no, byłby walkowy, gdyby zawodnik nieuprawniony grał. Na szczęście to się wszystko powyjaśniało. A Marek Matuszek swoją drogą też by miał bardzo dobre mecze w Ekstraklasie. Natomiast przy tej bramce myślę, że Andrzej też by nie poradził. Listopad 1996 roku to kolejne spotkanie. Tutaj chyba niewiele można o nim powiedzieć. Miesiąc wcześniej przegrywamy w Pucharze na Widzewie 5-1. I Widzew przyjeżdża do Częstochowy. I znów przegrywamy różnicą 4 bramek, tym razem już do zera. Piękny gol Wojtali. Widzew grający wtedy w Lidze Mistrzów. No i co więcej możemy powiedzieć o tym spotkaniu? No nie no, degolada, no tutaj nie mieliśmy żadnych szans z Widzewem, to była różnica wtedy poziomów. Dla nas na trybunach to były zawsze mecze bardzo ważne, ale na boisku wtedy Widzew, no to była siła niesamowita i
nie mogliśmy się przeciwstawić mimo wielkich chęci i mimo dopingu, który zawsze na meczach z Widzewem u nas był w Częstochowie bardzo dobry. Po prostu Widzew, tak jak mówię, w latach 96-7 to była, biorąc pod uwagę naszą ligę, krajowa potęga i Raków nie miał możliwości zagrożenia im w żaden sposób, piłkarsko. Ja widzę, w tamtych czasach to była super drużyna, także trudno było, no, można mieć zastrzeżenie, że aż 4 bramki straciliśmy. My nie, że o przegrany mecz, ale my 2 mecze po kolei 4 bramkami, 5-1 w pucharze, 4-0 na własnym boisku widzę, no to no, skład Widzewa może warto zacytować. W bramce Maciej Szczęsny, w polu Bogusz, Łapiński, Wojtala, Szywkowiak, Michalski, Czerwiec, Majak, Michalczuk, Citko, Dębiński. Pamiętamy takie zjawisko jak Citkomania. Ono wtedy właśnie, dzisiaj mamy Lewandowskiego. Może młodzi ludzie nie są w stanie sobie tego wyobrazić, ale taki szał, jaki dzisiaj mamy na Roberta Lewandowskiego, to kiedyś mieliśmy na Marka Citko. On był po prostu uwielbiany. W każdych gazetach był plakat, autografy, zdjęcia. Każdy chciał z Markiem Citko. No i strzelił bramkę na Wembley Anglikom. Strzelił bramkę na Wembley. Strzelił bramkę w Lidze Mistrzów z kilkudziesięciu metrów, chyba Atletico Madryt, Molinie. To był facet, idol ówczesnej młodzieży. No i gdyby nie kontuzje jego, to kto wie, jakby jego kariera się dalej potoczyła. Nawet pewnie poszedłby na zasadzie transferu do Ligi Angielskiej, ale wyeliminowała go kontuzja. Także Raków piłkarsko był wtedy zespołem słabszym. Maj 1998 roku Raków z hukiem leci z pierwszej ligi. W 9 kolejnych meczach nie potrafimy strzelić gola. Nie wiem, czy to nie jest rekord Ekstraklasy do dzisiaj. Myślę, że nie. A ja to sprawdziłem i myślę, że nigdy wcześniej, ani nigdy później się to nie zdarzyło. Tak? No to jest ciekawostka na pewno. Widzew za bardzo nie musiał wysilać się w tym meczu, natomiast dosyć długo spotkanie było wyrównane. Przy wyniku 2-0 dla Łodzian, Jaromir Wieprzęć po rzucie rożnym z bliska wpakował piłkę do bramki. Natomiast po znowieniu Widzew strzelił na 3-1, a potem miał jeszcze kilka sytuacji, aby rezultat podwyższyć. Mecz odbywał się przy pustkach na trybunach. Na pewno smutne wydarzenie gdzieś tam w historii klubu. No i co panowie? No w moich notatkach jest, że 1500 widzów było, także, ale to, jest, no to przepaść, ale to wszystko było, że oczywiście szacunkowo, także mogło być troszeczkę więcej, ale może i też troszeczkę mniej, ale mój to jest rząd. 8000 na tych meczach pierwszych, 1500 na ostatnim. Wśród nich oczywiście byli kibice też Widzewa, tak. Także to jest trochę zawyżają nasze. Tylko już myślę, że w ostatnim sezonie w rundzie rewanżowej po tym zwycięstwie w Płocku i później z każdym kolejnym meczem to zaczęli już tylko przychodzić na stadion na Raków no tacy najwierniejsi kibice, którzy pogodzili się ze spadkiem, ale chcieli pożegnać drużynę i podziękować jej za te 4 lata na najwyższym poziomie, bo to było nie tak oczywiste. No. Ja bym tutaj jeszcze wrócił do tego wcześniejszego sezonu, 96-97, już o tym kiedyś wspominałem, bo tam Raków kończył meczem na Widzewie. A wcześniej, i ten mecz był rozgrywany 25 czerwca, a poprzedni mecz ligowy Raków rozegrał 17 maja. Czyli ponad miesiąc przerwy między przedostatnim, a ostatnim meczem w lidze, w sezonie. Przerwa chyba ponad 5 tygodni. Dlaczego? Była przerwa na reprezentację, jeśli nie mylę, a Raków miał jeszcze w tym czasie do rozegrania 2 mecze z Sokołem już wtedy, Tychy i Śląskie Wrocław, a tamte drużyny wycofały się z rozgrywek i Raków praktycznie ponad miesiąc trenował bez spotkań o punkty. Kto wie, czy te 2 mecze nam nie dały... W tym czasie trenerem był Hubert Kostka. Utrzymanie. I ja mam do dzisiaj takie wrażenie, że w tym czasie drużyna troszeczkę morale spadło.
I ja nie powiem, że poszła drużyna w rozsypkę, ale tej koncentracji jakoś zabrakło. I w następnym sezonie, tak jak tutaj już Michał wspomniał, pierwszy mecz 1-0 w Płocku, a potem... Pamięta pan, kto strzelił 5 goli dla Widzewa w tym meczu, który... Jacek Dębiński, jasne. Tak. Już przegrywaliśmy 5-0, na trybunach komplet. Absolutny komplet, bo oni świętowali tytuł mistrza Polski. Tak, bo po tym zwycięstwie nad Legią, no, gdyby Zakub wygrał, no to mogłoby być inaczej jeszcze, ale po takiej przerwie zmobilizować się na mecz nawet z tym prawie że mistrzem Polski, to naprawdę było trudno. Ja byłem na tym meczu, około 70-80 kibiców było w sektorze gości za bramką. Żadne bufory nas nie rozdzielały, tylko tam garstka milicji i policji. I skwara strzelił przy stanie 5-0 dla nas. W 74 minucie tak jest. Taką honorową bramkę, która też nam dała trochę radości. No i oczywiście widzę w dołu mistrzostwo, myśmy tą jedną bramkę strzelili, więc byliśmy też jakoś tam... Raku miał wcześniej już utrzymanie zapewnione. Także zadowoleni też... i no i tak, takie to były czasy, że... Chyba na 10 miejscu Raku skończył. Tak, że każda bramka strzelona wtedy Widzewowi w tamtym okresie nas bardzo cieszyła. No jasne, że ta dziedzica w pierwszym sezonie była najwspanialsza, ale później zarówno ta skwary i ta wieprzęcia... I ta Magiery w pucharze, no troszeczkę nam, i Kołtko kiedyś strzelił na Widzewie taką bramkę w śniegu, troszeczkę radości nam sprawiały te bramki, mimo że nie dawały nam punktów. No i ostatnie spotkanie, jakie do tej pory rozegraliśmy z Widzewem Szlimanowskiego, odbyło się jesienią 1998 roku, gdzie już jako drugoligowiec podejmowaliśmy Łodzian w Pucharze Polski. Długo mecz był wyrównany, można powiedzieć nawet z przewagą Rakowa. 0-0 po 90 minutach, w 120 minucie, jak już pan Iwo wspomniał, Bartek Wilk podszedł do karnego, strzelił w słupek. Później karne odbywały się na bramkę przy młynie kibiców Rakowa. Raków zmarnował dwie jedenastki, jedną z nich zmarnował ponownie Bartek Wilk, a żeby było śmieszniej, 3 dni później w lidze Raków wygrał z Elaną 4-1. A jedną z bramek z karnego strzelił właśnie Bartek Wilk. No i co można powiedzieć o tym meczu? Raków kilka miesięcy wcześniej zebrał lanie od Widzewa, żeby później już jako drugoligowiec walczyć jak równy z równym. No ja przypomnę skład z tego meczu, znaczy inaczej. Dla mnie bohaterem tego meczu był Marcin Patriarcha. Marcin Patriarcha, który nie grał wcześniej ani jednego meczu w pierwszej drużynie. To był jego debiut w pierwszym zespole. Ja nie wiem, czy to nie był Marcina Patriarchy jedyny występ godny zapamiętania. Znaczy on jeszcze później w czwartej lidze wrócił jako grający asystent, ale mówimy o różnych etapach. A to był taki hit. On się wziął tak naprawdę troszeczkę z różny rezerw i... On był kiedyś jakby konkurentem Grześka Cyrulińskiego, jako, bo było tych dwóch młodzieżowych bramkarzy z sąsiednich roczników, chyba Marcin 75 rocznik, Grzegorz 76. Wydawało się, te ich kariery tak dosyć równolegle idą. A potem przyszli bramkarze z zewnątrz. Był Andrzej Kretek, był Marek Matuszek i Grzesiek Cyruliński, no troszeczkę jednak w tej ekstraklasie tam pograł chyba 9 spotkań. I to się zatrzymało. A Marcin nie miał nawet możliwości, żeby się w ekstraklasie pierwszej lidze według tamtej terminologii się zaprezentować. Dla mnie było dużą niespodzianką, że Dobosz wtedy postawił właśnie na Patriarchę. Zresztą on powiedział tak, że jak go trochę zatobiły po meczu, czyli był, że tak powiem, mocno przejęty tymi przegranymi karnymi, że Raków chciał ułatwić zadanie Widzewowi i wystawił paru zawodników, którzy nie mało doświadczonych, którzy mieli się sprawdzić, czy potrafią zagrać z takim silnym przeciwnikiem. I jego zdaniem oni ten egzamin zdali. Ale Marcin później też nie grał w pierwszej drużynie. Dopiero po spadku Rakowa do czwartej ligi wrócił jako grający asystent. I tam jeszcze parę spotkań zagrał, ale to już na zupełnie innym poziomie. To był Tomek Wysocki też wtedy. Tak, tak. Ale w czasach, kiedy w Rakowie byli zawodnicy znani, ci, którzy jeszcze grali w Ekstraklasie, to Patriarcha praktycznie tylko w tym meczu z Widzewem zagrał, tak, ale zagrał się według mnie w żadnym innym meczu w pierwszej drużynie tak. Nie zagrał, w żadnym innym. Tylko z tymi starymi tak, Wygami. Tym jednym to zagrał tylko wtedy, ale zagrał mecz wspaniały. Ale tam w składzie jest parę nazw, które w tej chwili
wielu kibiców, którzy nawet pamiętają tamte czasy, to, mówią, o, to on wtedy tego jeszcze grał. No w bramce był Marcin Patriarcha, a w polu grali Maślanka, Kotyl, potem jeszcze był drugi Kotyl, obaj zresztą o imieniu Sebastian. Kotyl, za niego wszedł Gwizdziel na dogrywkę, Kiełbowicz, no to wiadomo, Wilk, Mitwerandu, Robert Mitwerandu już nieżyjący, Andrzej Dziedzic grał, Paweł Potent, Jan Spychalski wszedł na dogrywkę, Marcin Bojarski z przodu, Marcin Bojarski, Piotr Bański, Grzegorz Skwara, no to ci akurat zawodnicy dosyć, znaczy dosyć znani powszechnie, można powiedzieć. No. Także był skład dosyć nieoczekiwany. No i wielkie ciśnienie na trybunach, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, podczas meczu, nie w przerwie, czy po meczu, czy przed, tylko podczas trwającego meczu, na prostej od strony huty, na dzisiejszej otwartej trybunie, trwały walki kibiców Widzewa z kibicami Rakowa. Oczywiście Widzewiacy byli usytuowani tak jak choćby w pierwszym sezonie po lewej stronie patrząc z punktu wieży, z punktu zegara i trwały walki. Tak jak wcześniej mówiliśmy, napięcie na tym meczu i ciśnienie było olbrzymie. To było spotkanie podwyższonego ryzyka zdecydowanie i na boisku i na trybunach. Zakończone karnymi. Myślę, że na tym meczu na pewno nie było kompletu. Panie Iwo. Ja nie pamiętam. Nie było kompletu. To były dwie sprawy. Była środa, godzina 14 tak, był mecz. Także ale, to, nawet, ale my graliśmy już wtedy ligę niżej, więc już Raków nie cieszył się. Ale Widzew jednak tak, przyciągał. Ale mimo wszystko nie cieszył się tym takim zainteresowaniem, bo pamiętam jak od strony huty na tych krzesłach trwały te walki kibiców Rakowa i Widzewa, to tam już praktycznie puste krzesła były. No wiadomo, ludzie oddalają uciekli, się, tak. No bo jak się coś dzieje, no to rodziny, które tam były, po prostu się oddaliły. Ale pamiętam, że na pewno na tym meczu nie było już kompletu, tak jak na meczach w Ekstraklasie. I no, nie wiem, czy ten mecz nie miał największej takiej dramaturgii piłkarsko-kibicowskiej, że skończył się rzutami karnymi, ale wcześniej trzeba pamiętać, bo to się rzadko zdarza. Ten sam zawodnik nie strzela w ostatniej minucie dogrywki, nie strzela w pierwszej kolejce rzutów karnych, walki na trybunach, no to był mecz, tam się coś działo, tam można było się jak gdyby, tam nie było nudy, tam się coś naprawdę działo. Czyli pierwszy mecz, ten Raków Widzew 9-4-9-5, kiedy Dziedzic strzelił, wcześniejszy, kiedy Palacz, to były piękne mecze i ten ostatni to były piękne, a te środkowe trochę nam nie wyszły. Przegrany 0-1, to jeszcze coś z tego meczu można było wyciągnąć. No, chociaż ten bezbramkowy remis można było. Ale z tych meczów, które sobie omówiliśmy, to trzy były naprawdę, tak sobie teraz pomyślałem, wspaniałe. Ten z karnym, z głową Palacza, z karnym Dziedzica i ten z niestrzelonymi karnymi Wilka. To były mecze wyjątkowe. Ja mam tutaj pod ręką właśnie tą relację z tego meczu wygranego w pierwszej lidze po karnym Dziedzica. Właśnie tam w tekście z relacji w sporcie jest, że sędzia Słupik już wskazywał na wapno, ale potem zmienił zdanie przy tym drugim. Karnym tam też Dziedzica. Tam Bajor faulował. Ale też Dziedzica. Tak. Także Dziedzic był tutaj dwa razy faulowany, a jeden karny był, drugiego nie było. No i po 25 latach Widzew wraca na Limanowskiego. Trochę już w innych pozycjach w tabeli niż to bywało w latach 90. Raków zmierzający po mistrzostwo. Widzew chyba jednak zakończy sezon w środku tabeli. Jakie są panów oczekiwania i sportowe przede wszystkim? W tamtych latach Raków zawsze był za Widzewem. Nawet wtedy w tej drugiej lidze, sezon 90-91, gdzie Raków z Widzewem wygrał i zremisował na wyjeździe. Przypominam, że wtedy za zwycięstwo były jeszcze tylko 2 punkty. No to na mecie był za Widzewem o chyba 4 lokaty. Piąty albo szósty wtedy Raków skończył. Widzew był drugi i powrócił na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Natomiast grając w Ekstraklasie też Raków zawsze był za Widzewem. Natomiast teraz jest sytuacja odwrotna. To Raków jest dużo, no może nie dużo, ale jest wyraźnie wyżej niż Widzew. I no czego już oczekujemy? Oczekujemy zwycięstwa i 3 punktów. No, to trudno w takiej sytuacji nie myśleć inaczej. Natomiast no wiadomo, że Widzew się nie poddań, tutaj nie ma tej drużyn,
które wychodzą na boisko i podnoszą ręce do góry, proszę, strzelajcie tam bramki. Każda drużyna ma swoje cele, swoje zadania i będzie grać też o zwycięstwo. Natomiast myślę, że Raków pokaże, że jest lepszy. Tak, 25 lat minęło i wszystko się zmieniło. Zmieniło się choćby to na stadionie, że nie ma monitoringu, że wtedy nie było monitoringu, dzisiaj już jest monitoring. Wtedy nie było żadnych imiennych list kibiców, dzisiaj są listy kibiców. Wtedy nie było danej puli przyznanej kibicom gości, dzisiaj to jest. Kiedyś było tak, że mniej więcej tyle osób, ile przyjechało, to wchodziło. Jeżeli się nie zmieścił widzew do sektora gości, to siadał na sektorach na prostej i policja robiła tak zwany bufor i wszyscy oglądali mecz. Nie był wymagany żaden dowód przy wejściu, żadna lista imienna, nikt nie był monitorowany. To były zupełnie inne czasy. Dzisiaj jest to wszystko bardziej skomplikowane. Kibiców Widzewa może przyjechać tylko określona ilość. Wiadomo, że stadion mamy mały. 5,5 tysiąca wchodzi kibiców na cały stadion. Do sektora gości jesteśmy w stanie przyjąć 300 osób. Nie ma takiej możliwości, żeby oni siedli od strony huty na naszych sektorach. To już się nie powtórzy. Tak jak mówię, nienawiść dalej jest wielka. Ale zmieniło się przede wszystkim to, że na północy już nie ma, na częstochowskiej największej dzielnicy już nie ma kibiców Widzewa. A wtedy byli. Dzisiaj kibice Rakowa chcą jak gdyby nacieszyć się tym meczem, że przetrwali, a oni nie. Że kibice Rakowa zwyciężyli, że kiedyś było tak, że kibice Widzewa wywieszali na meczach flagę Częstochową. Dzisiaj, jeśli by nawet to zrobili, to już nie zrobią tego ludzie mieszkający w Częstochowie. Kibice Rakowa zdecydowanie wygrali walkę terytorialną w Częstochowie z kibicami Widzewa i są zadowoleni z tego, są dumni i chcą jutro pokazać, nie jutro, tylko w niedzielę 16 kwietnia, że wygrali, że po prostu Widzew w Częstochowie absolutnie już nie istnieje. I owszem, jest to klub wciąż bardzo popularny, w Łodzi ma wielu kibiców i w ościennych miejscowościach, ale w Częstochowie już nie. No i dla kibiców Rakowa jest to wielkie święto. Myślę, że większe zainteresowanie będzie tak zwanym kibicowskim pojedynkiem 16 kwietnia niż tym piłkarskim. A jeśli chodzi o samo boisko, to myślę, że po słabszych meczach Rakowa w Warszawie i w Radomiu i w Łęcznej, który udało się wygrać, ale był to mecz z drużyną z niższej ligi, no że Raków w końcu wygra, bo musi wygrać, jeżeli na kilka kolejek przed końcem myślimy o mistrzostwie, no to z Widzewem musimy wygrać. No Legii też się wydawało, że musi wygrać w Legnicy z Miedzią, bo zwłaszcza jak grała, zdając wynik Rakowa w Radomiu. A jej się też tylko nie dała, że Legia grała na